Witamy Was w kolejnym odcinku. Stało za kamerą, bo ja na firmowo ubrany. Mamy dzisiaj, pod które widzicie, unboxing paczki z pewną grą, jak widzieliście na zwiastunie. Z firmy Zenox, oczywiście. Firma Zenox jest partnerem. Robimy sobie unboxing, rozpoczęliśmy wcześniej. Tak, z góry, strzelasz? Tak. Troszkę nam się powywracało, ale jest dobrze. No, pierwszy zaczniemy od głównego. Zbliżenie. Głównego zamieszania tego odcinka, czyli gra Farming Life od Pyramid Games. Jest to gra farmerska, jak widzieliście na zwiastunie. Tutaj gdzieś w prawym albo w lewym górnym rogu będzie leciał sobie gameplay z tej gry. Tak. I biera. No Stachu, dopowiedz tutaj. Zobaczycie sobie, jak to wygląda tutaj. Karol zrobi w rogu tutaj odcinka zwiastun tej gry, a my co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć tak, że to jest po prostu tak jakby symulator bycia rolnikiem. Tak, taka bardziej gra strategiczna to jest. Tak, możecie budować, tworzyć własne imperium rolnicze, począwszy od zwiększania areału. Dokładnie. Stawiania różnych budynków, które wam będą potrzebne do produkcji, jaką będziecie chcieli tworzyć w tej grze. Mamy tutaj tak napisane: cześć rolnikowo.pl, w paczce wysyłamy ci małe co nieco oraz klucz do naszej najnowszej gry Farming Life. Jest to kolorowy rolniczy świat, w którym możesz się zrelaksować, budując farmę lepszą niż sąsiada. O kurde, czyli farma będzie lepsza niż sąsiad. Pozdrawiamy Pyramid Games. Dokładnie, mamy tu naklejeczkę. Tu psuje się tylko humor sąsiada, tak. Jak budujesz farmę lepszą od sąsiada, to jest podstawa. Czyli trzeba będzie na coś nakleić. Dokładnie tak, naklejemy sobie. Dobra, z daleczka ja tu widzę oczywiście miarka, deściomierz. Podstawa w dzisiejszych czasach. Bardzo fajna. Mamy już taką mamy już tak jedną, tak. To się przyda, może Pietrusiowi damy, bo nie ma. Dobra. Mamy tutaj z granitu elegancką Black Edition. Metróweczkę, miarkę. Metrówka zawsze spoko, bo się przydaje. Tak jest. Firmowy do samochodu, to się przyda, bo idzie zima. To będzie można skrzybać. Tak jest. Tu jest. Nowość od Zenoxa. Od Zenoxa, jak widzieliście na fanpage'u firmy Zenox. Energolkę. No jestem ciekawy, Zenox, jaki to będzie smak. Fachowcy od części rolniczych. Najszybszy we wsi. Rolniczy Energy Drink. A może by Oj, tak, może do ruskiego by A może by tak do 60 wlał, jakby chodziła z skibowym pługiem. Żeby trochę kucy więcej dało. Za mało ty chlemieszy tam masz, bo wszystkie połabiesz, panie. Nie, oj, tutaj eleganckie kluczyki. Kolejna kolejka się schowała pod tym, pod zestawem. Kluczy, Nibusów. Tak. Najszybszy we wsi, kolejna naklejeczka. Zostawiamy sobie tu na bok wszystko. Kozacki zestawik, to się na pewno przyda. Szósteczka na pewno się przyda. Bo ja chciałem kiedyś, bo tam się zjechał, musiałem ciąć. Z szóstkami jest problem, dość często giną. Niestety, giną nie tylko, się kończą. Co tu jeszcze mamy? Mamy dużego tutaj kogucika. Taki jak na 60, z tego co tutaj już widzę. W sumie, bo z Zenoxa dostaliśmy koguta na 60. Także widzieliście, jak on wygląda. Świeci. Tutaj jeszcze pokaż, ma chyba jeszcze tryby, 3 tryby. Tak. Można ustawić tutaj sobie tryby, jak on ma świecić. Tak jest. Czy migać, czy po prostu tak dookoła świecić, jak tak tradycyjna lampa ostrzegawcza, czy no jeszcze inaczej. No ja akurat nie ruszałem, tak jak było zrobione, tak świeci do teraz. Można się bawić. Piękna sprawa, bo jest LED-owy, to jest fajny plus. Tak, jest dość widoczny. Dokładnie. Mamy tu super gałeczkę na kierownicę, do Ruska sobie zamontuj, bo już mi denerwowała ta gałka. No tam to jest. No. Nie wiem, czy rozdupcona, czy rozkręcona była. Dobra, także jeszcze jakieś tutaj produkty z granitu. Produkty z granitu. Ordzewiacz. Przyda się, nie mówię, że nie. Przyda. Czy tam też ordzewiacz? Tak jest, dwa ordzewiacze. Dobra, dwa ordzewiacze. A tutaj mamy co? Czekaj, jeszcze to nie wszystko. No dobra, ale to przepraszam. Jeszcze klucze. Nie zauważyłem, są jeszcze kluczyki. Zobaczcie, zestaw kluczy. O, 8. Inne... Nie, 10. 13 potrzebna. 12, 13, 14. Czy 13? No mam 13. No, ja myślę, że 9 będzie, ale niestety nie ma, bo ja mam deficyt 9, ale mniejsza. Na pewno się przydadzą. No i tu jest kubeczek. Kubeczek. Z gry Farming Life. I jeszcze króweczki, o proszę. Krówki, elegancko, krówka. Powiem ci, że... Ja to ze zjem, nie wiem jak ty.
Nie chcesz dzisiaj, dzisiaj zjemy z rolnikowo.pl. Tak, dzisiaj jest Karol degustacja dzisiaj z rolnikowo.pl. Od razu powiesz, czy smaczne, a co to jest? No co, jak może być? To jest klej, mordokleje. To ja mordoklejkę zjem. Ej, kozak. No, wiedziałem, że kawałek papieru zawsze zostaje. Świeża polecam. To jest dobre. Może to jest kozak. O kurde. Zobacz, jeszcze napisane. No właśnie, o to mi chodzi, że... Farming Life. Farming Life, naszym super logiem. O proszę. To jest partner Zenox. No i wydawca... Pyramid. 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 Pyramid po prostu. Pyramid, dobra. Po polskiemu Pyramid będziemy. No i co więcej możemy powiedzieć o tej grze? No wszystko dowiecie się tutaj na zwiastunie po boku. Możecie sobie sprawdzić. A teraz robią się wieczory dłuższe, także serdecznie zachęcamy po prostu do sprawdzenia tej gry. Może komuś z was się ona spodoba i będzie prowadził życie rolnika w świecie online. Ja tam sobie zagram, nie wiem jak wy. No i mamy tutaj, widzicie, taką paczuszkę. No i teraz zagraliśmy wam, jak mielimy kapustę, klasyka na rolnikowo, pod tą pod ten... Oczywiście, ja możecie zobaczyć, żeby nie było, lokowanie produktu kapusty jest od samego początku. Właśnie, czyli zapowiedź jest, co będziemy robić, bo wiadomo... Jesień. Jesień, no to wieczorkiem można piwko strzelić, bo mniej roboty. Albo Tigerka, z firmy Zenox. Także teraz będzie degustacja. Zdrówko. Bardzo ładnie pachnie. Nie polecam dzieciom. To co, chluśnią, bo nie uśnią, no. Jak to mówił, jak miał ten? Kto? Starszy pan, co mówił? Wiesław Szywka. Wiesław Szywka, chluśnią, bo nie uśnią. Tak. Ale dobre. Ło. Dobre? No, dobre. Daj no. Dobra, teraz ja. Znowu degustuj. Kurde, żeby mnie tylko nie... Nie mogliśmy się na to doczekać. Powiem ci, że... Z cukierkiem jeszcze. Dobry. Cebuś, jak to oglądasz, to ja poproszę zgrzewkę. Zamawiam zgrzewkę takiego... Zgrzewkę. Takiego towaru. Przyda się po nocnej zmianie. No i na nocną zmianę, i na poranną. Także ja jeszcze się i na drugą. Stachu, zeruję. Jest luksus. Co tu bijesz? Będziesz nagrywał. Co tu... Będzie na bigos, chociaż ja nie lubię bigosa. No taka kapustka luksus. Czekajcie, przyświecę latarą. Zobaczycie połę. Zobaczcie, jak tu aż pływa. Taka jest luksus. Może być. Klasyka. Aż se sprawdzę. Widzę, że tam zostało ci jeszcze trochę. Tego. Kapusty do szatkowania. No jeszcze trochę jest, ale w tym roku schodzimy z produkcji. Tak? A czy schodzimy, no z ilości. Aha. No będziemy tyle szatkować. No powiem wam, że luksus taka kapustka. Tylko taką lubię. Chcesz, to ci możemy dać jedną. Nie ma na pół. Zobaczymy, czy dobre. O, patencik dla bezpieczeństwa. Zobaczcie. Zdecha już pociachana, już nie raz poleciała w kapustkę. Już nie raz. Zobaczcie, jak tu sieka. Jest oszukać przeznaczenie. Tak. Jak nie stracić palce. Już tak, dokładnie. Ale ładnie sieka, zobacz. Ciąga mamy. Ładnie sieka. Zaraz, efekt końcowy. Czy to fajnie było pod kosem takie, to tam by wpadało po prostu, wiesz, co? No wie. Ale to nic. Ale wiesz, jak to ciężko umyć? No domyślą się, nie? Żeby to myjesz. Wydubujesz, a kapusta wychodzi jeszcze. No nie dziwne, ale zobaczcie, jaki talerz. Noże tnące. Cztery noże. No i kurde. Miał takie zdolności, uda wszystko, co robił. Luksy, zobaczcie. Jak to wygląda? Jak ze sklepu, widzisz? Zobacz. Najlepsza taka uciechana. Taki lekki posmak szanowy. Szanowy, więc ja gadam. Jest takiej ostrości, taki ostrości tak, delikatnej, no. I teraz tylko kebaki. O, bez kitu. Do kebaba. Kapucha taka. Dobre, nie? Dobra. Pokaż pan, jak pałujesz to. No
kapusta na wesoło. Jaki to jest przepis na tę kapuchę od ciebie? Przepis? No, weź się pochwal. Wszystko na oko. Wszystko jest... Ale jakie składniki? Sól, cukier i kapusta własnej produkcji. No i widzicie. No i tak to wygląda. I później bigos z tego powstaje. A jak się ugotuje? No, zobaczcie, jaka sól. Można dodawać marchewkę, ale my takiego patentu nie dodajemy. Jaka to jest sól? Sól kamienna, tylko do przetworów. Bez osole. Bez lokowania produktu. Sól, osole. Bo nam nie zapłacili. Posole. To jest firma Posole. Uo, nie żałuję, zobaczcie. Świeci się. Nie no, tutaj jest... Na pełną beczkę sypaliśmy 3 kilo chyba prawie, nie? Tyle chyba było sypane. No beczka ile to jest? Za 200 litrów? Mamo, ile ta beczka ma? Co, za 200 litrów? Za 200 litrów? No 150 na pewno. No i cukru troszkę dodajemy, żeby nie było goryczy. Troszkę. Cukrzyca murowana. Nie, królewski. No ale cukrzyca murowana w takiej ilości. Nie. Zobaczcie proces proces ubijania. Kiedyś to stara babcia wchodziła gołymi stópkami i pach, 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 pach. Chyba jakaś panna powinna. No to panna powinna wejść, a kiedyś 100 lat temu to babcia wchodziła z brudnymi stópkami, wychodziła, tam miała czyściutkie. Do kościoła prosto. Kapusta od razu zakiszona. Zakiszona od razu była, kapusta od razu, można było bigo zrobić. Pazury wymiękły. O, przyszedł no, Roki. Diabeł, które wyszedł. Roki, odejdzie. Uciekaj. I tak, babcia od razu nogi odkwasiła, kapuchę zakwasiła. Później dziadek już po nogach całować. A później dziadek po nogach ustałować. Mogła w klapkach do kościoła chodzić. Nie martwiła się o zrogowaciałe pięty. Wszystko zostało w kapuście. Zobaczcie, jaka bez takich ciapka Stachu, będą tam. Mogę tym? Z tłumką? Wezmę, zdejmę skarpetkę tam. Ubijemy trochę. A, to już się nie zakiśni. Zakwas zrobimy. Łopki, ludzie, gdzie masz? Szkoda, że już nie masz tych swoich. O.